Halo, no cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Jak już wiecie, nasz wyjazd do Polski zbliża się wielkimi krokami. No i w związku z tym, ze względu na to, że mam bardzo słabe opony już, które już mogą nie przetrwać wycieczki do Polski, właśnie jadę teraz zamontować opony. Ciekaw jestem, jakich Wy opon używacie w swoich vanach, jakie Wam się sprawdzają, do jakich opon macie zaufanie, także napiszcie mi w komentarzach, a ja teraz jadę na serwis opon. Dobra, słuchajcie, dojechałem na miejsce, także muszę teraz trochę poczekać, aż wszystkie opony zamontują i wrócimy do domu i opowiem Wam, jakie opony wybrałem i dlaczego. No i mamy zamontowane nowe opony. Chciałem Wam powiedzieć kilka słów, jaki model wybraliśmy. A więc jest to opona Michelin Agilis Cross Climate, rozmiar 235x65x16, czyli standardowy rozmiar, jaki jest stosowany w Mercedesach Sprinterach. Czytałem sporo o tych oponach, że mają bardzo dobrą przyczepność. Jest to opona oczywiście czterosezonowa, ma tutaj tą śnieżynkę taką, czyli znaczek, że można używać jej podczas zimowej pory. No jak na razie pojeździłem trochę po błotku tutaj, po takich trawiastych trochę terenach i powiem Wam szczerze, że na tamtych oponach wcześniejszych opony mi się ślizgały, a na tych dałem radę wjechać w takie miejsca, w które bałbym się wjechać na poprzednich oponach. Także jestem bardzo zadowolony na razie, no ale tak jak mówię, no potestowałem je raptem, nie wiem, z 2 tygodnie może i trudno jeszcze powiedzieć coś na ten temat. Na pewno będę Was informował, jeżeli chodzi o zużycie opon z biegiem kilometrów. Czytałem, że bardzo powoli się zużywają, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj w Anglii zapłaciłem za komplet opon z montażem 654 funty. Kolega Krzysio doradził mi fajną stronę, także mogę Wam w 100% ją polecić. Super serwis, bardzo przejrzysty interfejs. Jest to strona blackcircle.com. Podlinkuję Wam w opisie, także możecie sobie tam popatrzeć na ceny, a ceny mają bardzo, bardzo konkurencyjne. Mam nadzieję, że w tym roku w zimę spadnie trochę śniegu w Anglii, to potestujemy. Obciąłem w końcu relingi. Także widzieliście już tydzień temu na awanturze. Wiem, że niektóre osoby te relingi kuły trochę w oczy i powiem Wam szczerze, że mnie też. Denerwowało mnie to, ale trzymałem je dlatego, ponieważ myślałem o markizie. I w pewnym momencie myślałem, że będę mógł sobie je po prostu użyć do zamontowania markizy. Ale znaleźliśmy inny sposób, a co to będzie, to Wam pokażę niedługo w filmiku. A jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze naszego awantura, to serdecznie zapraszam. Dzięki wielkie za komentarze. Mnóstwo komentarzy się pojawiło. Słuchajcie, jesteście niesamowici. Super wsparcie. Bardzo fajnie czytać takie rzeczy. No dzięki wielkie. Bardzo Wam dziękujemy. Już mamy wszystko gotowe. Wszystko jest już zapięte na ostatni guzik. Także chociaż tyle, że już nie musiałem tam jakiś przeróbek znowu robić, jakichś fajnych dodatków znowu, coś tam Monika czasami wymyśla takie rzeczy, że w sumie czasami się denerwuję, że muszę to robić, ale z biegiem czasu przybijam z nią piąteczkę, bo mówię, kurde, Monika, super pomysł, fajnie to wszystko funkcjonuje. Także zbiorniki mam już zatankowane. Generalnie to już jesteśmy gotowi do drogi, ja już się nawet spakowałem. Monika jeszcze dzisiaj jest w pracy, także czekam na nią, aż sobie też wszystkie ubrania spakuję. No i jutro wyjeżdżamy o 5 rano ze Swindon. Jutro będzie środa. No i mam nadzieję, że w czwartek po południu zajedziemy. No kurde, cieszymy się, słuchajcie, 2 lata nie widziałem się z rodziną, tak samo jak i Monika. I strasznie się za wszystkimi stęskniliśmy i na pewno będą chwile wzruszenia po przyjeździe. Ale no dla takich chwil warto czekać czasami tak długo. No takie czasy, niestety. Pierwszy raz nas tak długo nie było w Polsce. No ale w końcu nadszedł ten dzień, że jedziemy. Także słuchajcie, do zobaczenia jutro. Jutro już będzie ze mną Monika. Od samego rana będziemy w podróży. No i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jak wygląda podróż z Anglii do Polski w dzisiejszych trudnych czasach. Także do zobaczenia jutro.
dobry. Dzień dobry, jest 4 rano, my już jesteśmy spakowani, gotowi, także zbieramy się i wyjeżdżamy. Tak, mamy około 4 godzin, żeby dojechać do Dover, także na prom się nie powinniśmy spóźnić. Prom mamy o 9:10. Tak, ale check-in jest wcześniej, także musimy się tam... Musimy być trochę wcześniej, no wcześniej. I nie wiadomo, co się może zdarzyć na drodze, na trasie. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Także lecimy. No i słuchajcie, dojechaliśmy już do Dover, jesteśmy już na terminalu, czekamy na nasz prom, który będzie o 9:10. Jest teraz 8:10, także mamy jeszcze godzinkę. Przeszliśmy już przez granicę bez żadnych problemów, chociaż mieliśmy szczegółową kontrolę, tak wzięli nas na kontrolę, no ale co no... Jak otworzyłem z tyłu vana, to pan celnik powiedział, wow, mówi, no super, to i zrobiłeś. I od razu nogi zmiękły. Tak. Także pogadaliśmy sobie o vanie. O vanie, tak. Zajrzał zeskanował jakąś jedną paczkę. Tak, i to wszystko. I to wszystko. I powiedział, że masz mi kupić ładne perfumy. Tak, tak powiedział, że muszę kupić. Tak. Nie zapomnij żonie kupić jakieś ładne perfumy. Mówię, okej. Okay. No, także tyle. Podróż nam minęła bardzo gładko, bez żadnych korków, bez żadnych problemów, bez zamkniętych dróg. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi na razie i... Mamy piękną pogodę. No jak widzicie, teraz Fera przywiezie słońce do Polski i gorącą pogodę. Także do zobaczonka na promie. My już jesteśmy na promie. My śniadanko z takim pięknym widokiem na morze. Jeszcze nie płyniemy, ale już jemy. Tak, ale już jemy. Zgłodniliśmy trochę. Bo w ogóle w cenie biletu mieliśmy właśnie śniadanie. Typowo angielskie śniadanie, kiełbaska, jakiś bekonik, fasolka w sosie pomidorowym, jajka. No za tą cenę to... Ile kosztował bilet? Za bilet zapłaciliśmy 219 funtów w dwie strony. Liniami DFDS, tak? Coś takiego. No tak, nie jest to tak tanio za ten tanio kawałek drogi. Wcześniej, jak jeździliśmy jeszcze, jak nasze dzieci były małe. Nie, no to tamte czasy to już nie ma co wspominać. Te czasy minęły, jak jeździliśmy samochodem do Polski. Dla porównania Eurotunel kosztuje ponad 400 funtów w tych samych godzinach, jak sprawdzaliśmy. No, po prostu Eurotunel to pobija wszystkie rekordy. Także drugie tyle, więc no... Zdecydowaliśmy się promem. Półtorej godziny też nie jest długo. Jest chwilka na relaks. Wyszliśmy sobie na zewnątrz. Popodziwiać trochę widoki. Tak, jest fajnie, cieplutko. I normalnie nawet nic nie wieje. Dokładnie, mamy tutaj taką romantikę. Ja to się czuję jak normalnie w tym filmie. Titanic. No zobacz, te fale oddalające się klify. Nie, no fajnie jest. Fajna też przygoda, taka odskocznia od tego prowadzenia auta, można sobie odpocząć, a widoczek jest super. Słuchajcie, jest bardzo puściutko, jest mało ludzi. Większość restauracji, barów jest pozamykane. Tak, jak ten z tyłu. Jest przyjemnie podróżować, bo zawsze jak byliśmy na promie, to było tutaj pełno po prostu. Tak, bo... Nie było gdzie usiąść czasami. A teraz zgiełk, naprawdę... mnóstwo ludzi, mnóstwo dzieci, a teraz tak jest tak, cichutko, widać, spokojnie. Tak, mało ludzi podróżuje. No też już jest poza sezonem, więc... Zresztą jak rozmawialiśmy tam z tym celnikiem, to powiedział, że ojejku, jak miło was widzieć, jak miło widzieć, że coraz więcej ludzi podróżuje, no bo
No jednak trochę to wszystko przystopowało, mi się wydaje. Tak, ale na szczęście jest tutaj sklep bez cłowy otwarty. No. No i teraz muszę spełnić rozkaz pana celnika. Musimy iść do sklepu i kupić ponice perfumy. Także idziemy. Idziemy popatrzeć, zobaczymy, nie, co no, tam jest ciekawego. Tak, może coś kupimy, jakieś prezenty. Jesteśmy już w Holandii. Dojechaliśmy do Eindhoven, tak? Jesteśmy? No, troszeczkę za Eindhoven. Parę kilometrów znaleźliśmy taki parking ze stacją benzynową. No i sobie tutaj stanęliśmy, bo pichcimy coś dzisiaj na obiad. Pora obiadowa. Pora obiadowa, troszeczkę odpoczniemy. No, no i mamy dobry czas. Jest. Która jest? 15:30. 15:30, także. Sporo już przejechaliśmy. Już trochę przejechaliśmy. Jeszcze teraz całe Niemcy nam zostały. Do Venlo nam zostało na granicy Holandii z Niemcami. To jest jeszcze 40 km, także. No, już nam się gotuje. Także będzie spoko. Najemy się i ruszamy dalej. Na razie podróż mija, słuchajcie, super. Pod Antwerpią były trochę korki, ale generalnie nie ma co narzekać. Cały czas jedziemy, nigdzie nie staliśmy. Droga obywa, ciapek śmiga i jest ok. Także zjemy coś i będziemy lecieli dalej, nie? Mhm. Mamy tu już ryż gotowy. Co tam mamy? Ryż po koreańsku. Ryż po koreańsku? Tak, tak szybko pichciło. Okej. W Holandii ryż po koreańsku, czemu nie? Czemu nie? No i pojedliśmy troszkę i ruszamy dalej. Mamy nadzieję, że gdzieś w Niemczech znajdziemy fajną miejscówkę, bo tutaj naprawdę ciężko było odpocząć. Mnóstwo ciężarówek. No ale mimo tych hałasów fajnie wyszło, bo spotkaliśmy rodaka naszego. Przyszedł do nas pan Jan. Powiedział, że gdzieś nas widział na jakimś filmie na YouTubie. I bardzo sobie miło pogadaliśmy, w sumie z godzinkę, nie? Tak, powiedział, że też chce zbudować kampera, więc był zainteresowany. Obejrzał sobie naszego. Dokładnie, popytał się o jakieś różne szczegóły. Także super ten van life. No i lecimy dalej. Tak jest. Teraz trochę na spacer, rozprostować kości przed dalszą podróżą, bo zostało nam jeszcze jakieś 5-6 godzin, także trochę się przejdziemy. Słuchajcie, okolica wydawała się trochę mroczna wczoraj wieczorem, jak przyjechaliśmy, bo było już ciemno, ale tak, dzisiaj po prostu jak tu wyszliśmy, jest piękny park, jezioro, no jest ślicznie. No, można się zrelaksować. Można by tu było nawet po prostu zostać, pojeździć rowerami, tam jest plaża przy jeziorku. Jest kilka kilometrów do centrum Hanoweru. Tak, a od autostrady zjechaliśmy w sumie jakieś 2 kilometry, także niedaleko. Tak, nie jest daleko. A jednak było bardzo cicho w nocy, no teraz już jest tutaj ruch, bo tu już jest takie miasteczko, jeżdżą auta, ale w nocy było bardzo fajnie, cichutko, blisko, nie musieliśmy się daleko od autostrady oddalać. Ale także jednocześnie szybko sobie zaraz skakujemy do samochodu i dwie minutki tak, jesteśmy noc na autostradzie.
No i dojechaliśmy, już jesteśmy na hali w Poznaniu. Tak. Rozstawiliśmy już naszego ciapka. Tak się prezentuje. O. Także miejscówkę już mamy. Zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Retrosekcja. Tam się zaczyna. Retro kampery, a co jest naprzeciwko nas? A naprzeciwko nas, zobaczcie, jakie auta piękne stoją. Także my już po tych dwóch dniach podróży zmęczeni idziemy coś zjeść, wykąpać się, idziemy spać, bo od jutra rana czeka Ciężki, intensywny dzień. Postaramy się nagrać jakąś relację oczywiście dla was. Tutaj mnóstwo rzeczy zaczyna dziać, naprawdę dużo kamperów przyjechało na drugą halę. Jeszcze na tą halę mają przyjechać. Tak, także następne 6 ekip, także się dzieje. A jeszcze wam pokażemy, kto koło nas stoi. Zobaczcie. No tego vana tu już pewnie poznajecie. Kasia z Łukaszem z podróżowania, także sąsiedztwo mamy po prostu cudowne. No, także my już będziemy kończyć, bo Paweł jeszcze musi zmontować ten film. No właśnie. Wy już będziecie go oglądać w sobotę, kiedy my będziemy tutaj na targach. Mam nadzieję, że z niektórymi zobaczymy się na żywo. A dla tych, którzy nie mogą przyjechać, oczywiście zrobimy jakąś relację. Jeżeli nie będzie w następny weekend, no to może wtedy damy wam film z naszej ostatniej podróży do Walii. A jeżeli nie, no to będzie coś z targów. Tak jest. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym vlogu. Hejka!